Witam serdecznie zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. Trochę jestem wymęczony, dzisiejszy idol, w zasadzie prawie 4 godziny oceniania, słuchania pięknych piosenek. No i właśnie jeden z występujących w idolu to jest gracz, który teraz pokaże swoją powtórkę z gry World of Tanks na czołgu E50M, czyli Piotrek. Cześć! Witam cię serdecznie. No właśnie, występowałeś w idolu. Niestety zająłeś, można powiedzieć, poza podium, bo tam chyba 11 czy 12 miejsce, a 10 było osób nagradzanych. Co tam nam śpiewałeś? Jakąś świąteczną piosenkę, nie? Tak, angielską. Shake it, Steamless, Merry Christmas, everyone. Everyone. No tak, bardzo fajnie. Wszystkim się podobało. Dostałeś 2 ósemki i 9. 9. No ale tak już korzystając, że jesteś tutaj i że nie dostałeś nagrody, to przynajmniej wystąpisz w Pokaż co potrafisz, ale nie za darmo opowiesz nam trochę o tym czołgu. Czyli jest to E50M, uważany za najtwardszy, przynajmniej jeżeli chodzi o kadłub, czołg medium 10 poziomu, no i mapa Erlenberg, no i szturm, czyli szybka akcja, wszystko trzeba zrobić. No właśnie, widzieliście teraz strzał E75 i nie trafił. Czyli jaki tu miałeś plan na tą bitwę? Nie widzę celu. Chciałem po prostu pojechać na lewo, tam gdzie mniej więcej jest tą standardową medy. Z tego co pamiętam, mieli tylko jedną artylerię. To po prostu liczyłem na to, że nie będzie do mnie celować i całą tamtą stronę po prostu przepchać. Ale zobaczcie, 2 strzały nietrafione w E75. Waszym zdaniem, w ile celnych strzałów można zniszczyć E75? Liczymy. Raz, podpalenie i chwileczkę, nikt w niego nie bije. Pierwszy strzał i prawie 1000, drugi strzał, drugie podpalenie. No takie trochę szczęście, nie? Dokładnie, też jadąc tam miałem nadzieję, że zrobić misję, bo miałem staranować czołka, tam jest taka fajna góreczka i miałem nadzieję, że ktoś tam będzie stał po prostu i czyli uda. Misja taranując, zniszczy wrogi pojazd taranując go. Jest to misja na który czołg? T-55A czy wcześniej? T-55A, tak, dokładnie. Tak. No, czyli wykonałeś przed chwilą misję niechcąco, którą ja robiłem, nie wiem, chyba z miesiąc, na podpalenie dwukrotnie w czołgu. Ale właśnie nie miałem tej aktywnej i do teraz jej nie mogę zrobić. Tak? Oh, dokładnie, tak żałowałem strasznie. No i przed chwilą widzieliśmy właśnie, jak zjechałeś na AMX-a CDC i zabrałeś mu z samego tarana 800. No jest to chyba najlepszy med do taranowania z górki, ponieważ waga tego czołgu to jest prawie 63 tony, a prędkość maksymalna 60 km na godzinę. Czyli jeżeli rozpędzimy ten czołg z górki, wlecimy w jakiś czołg, to naprawdę zadajemy duże obrażenia. Oczywiście ty tu polowałeś na te obrażenia z tarana, żeby wykonać misję. No na razie się nie udało, zobaczymy dalej. Tutaj już jedna flanka opanowana, jedziesz na środek. No i cóż, AMX-1375. Chyba chciałeś go staranować, nie? Tak, przez chwilę jeszcze nie strzelałem, ale się nie udało. Zobaczymy, będziesz go teraz gonił. No a ty byś mógł teraz opowiedzieć, bo oczywiście to nie jest tylko czołg. Teraz właśnie go gonisz, próbujesz go staranować, ale się nie da, ucieka ci. To nie jest tylko czołg po to, żeby robić misję na taranowanie. Tutaj on ma chyba więcej jeszcze innych zalet, tak jak mówiłem, pancerz. Jakbyś mógł opowiedzieć właśnie o twoim zdaniem zaletach i wadach E50M. To może najpierw zalet, dość mobilny jak na swoją wagę, 1200-konny silnik, naprawdę wystarcza. Działo też z penetracją 270 na złotych pociskach, niestety hit 330, też bez problemu. I zdecydowaną wadą tego czołgu jest wieża, on naprawdę potrafi przyjąć. Mhm. Okej. Okay. Pancerz jest zdecydowaną zaletą, bo naprawdę dużo odbija. Wpadł tu do nas kolega Somna, czy jakaś misja na Golda jest, że... Tak, dokładnie. Misja na Golda, dobra, to my nakręcamy i zaraz jedziemy z misją, a co do zrobienia?
Ośmiu uszkodzić i wygrać. Luzik! Luzik, okej. No to dzięki. Akurat Somna, który za niedługo wystąpi też w pokaz... Nie w pokaz, bo teraz tylko w jubileuszowych bitwach, bo za niedługo będzie miał swoją 50-tysięczną bitwę. Tak jeszcze mówiąc o tym pancerzu, no 150 kadłub, jeszcze takie dobre nawet... Ja myślę, że jak rzuci ten czołg walkę z dziewiątkami, to spokojnie można nawet kontować tym medem, nie? Bez problemu, z jakiegoś kamienia, jeszcze no i, jest dalej. No i zobaczcie, udało się, misja wykonana, ale oczywiście już to jest trzecia próba. Pierwszy, ale tutaj T-34, myk i drugi czołg staranowany. 8 zniszczonych pojazdów, już ponad 7000 obrażeń. Można powiedzieć, wiele misji zrobionych w tej jednej szybkiej bitwie, bo dopiero minęło 5 minut, bo to jest szturm. No i cóż, mógłbyś jeszcze taranować dalej, nie? Ale no, jednak. Tutaj czekałeś, żeby zrobić pula, czyli dziewiąty zniszczony pojazd. No tak i tu mamy... Tak zastanawiałem, czy mi go dobiją, czy dam radę staranować. Udało się. Oczywiście jest to wynik może nie jakiś rekordowy, jeżeli chodzi o obrażenia, bo można powiedzieć... Tylko i aż 7,5 tysiąca obrażeń. Oczywiście ja widziałem, już pokazywałem nawet w bitwy, gdzie ponad 10 tysięcy obrażeń robił E50M. Potrafi, ale ta bitwa była szybka, w zasadzie dynamiczna, na taranowanie. Gdybyś się nie skupiał na tym taranowaniu, myślę, że więcej byś tych obrażeń zrobił. Medal pula. No i cóż jeszcze? No i jak widać, 5-minutowa bitwa, szybciutka. No i czołg bardzo fajny, chociaż taki, można powiedzieć, niezbyt wykorzystywany na przykład na turniejach CW. Zawsze nawet Leopard lepiej, bo jest mobilniejszy i lepiej świecić takim Leosiem. T-50M chyba na turniejach to jest taki głównie randomowy czołg, ale bardzo fajny. Dokładnie. Ja się cieszę, że niemieckie czołgi są to dwa różne czołgi, jeden twardziel, drugi inny, Leoś, a na przykład radzieckie to wszystko na jedno kopyto, moim zdaniem. To wszystko, Piotrek. Oczywiście, jeżeli byś chciał jeszcze kogoś na końcu pozdrowić, czy cokolwiek powiedzieć, to masz taką okazję teraz. To chciałbym pozdrowić mojego plutonowego kolegę Czosnka, Darka, kuzyna, który też oczywiście ze mną grywa, Hubiego Fabiego, i wszystkich tam moich znajomych. I jeśli mogę, chciałbym zaprosić, bo zbieramy do drużynki rankingowej osoby. Takie powstanie, że tak się wyrażę, bo już kiedyś dużo graliśmy. Także zapraszam po prostu. Dzięki, a ja zapraszam na Sylwestra do Fai na streama. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.